Wiczysz, Anton Koszko, lidera na drugiej pozycji. PDC, Marko, na prowadzeniu i końcówka. I zaatakował. Jakie szalone tempo, jaki romantik spojrzał na nas, że znalazł się nagle na końcu tej pierwszej wódki. Tomek Mickiewicz przyjechał, ale się wszystko rozkręcały się te śrubki. Drugi Państwo i kolarze jeden za drugim, ale z tymi odstępami pomiędzy grupami. Lider trzyma się do 3 metrów. Już ich widać, atakował Mikołaj Podracki, samotny teraz. Aktywy Jet, kiedy rozmawiałem z nim przed startem, mówił, spróbuję szczęścia. Siła peletonu jest jednak niesamowita i oto ekipa tego szczęścia. I zapewne będzie chciał ekipy BDC, żeby wygrać. Raz, dwa, trzeci etap wygrany przez Aleksa Rasmussena. Rozciągnęłeś nam te grupki powstałe kolarskie. Wyszukają odważnie, wierzą w kolarski sukces. To kolejna grupa, ależ to się wszystko rozciągnęło niesamowicie. Niesamowicie. Widzimy, że w walce około 30 zawodników. Liczymy kolarzy. Włodzimierz Lesner. Gdzie widać i tam na Aleksa Rasmussena ostatniego, szóstego etapu. Wielki sukces Erika Latonia, a zwycięzcą całego wyścigu jest kolarz ekipy CCC Polkowice. Zwycięzcą jest Jarosław. A na trzecim miejscu Patowalka, Maurits Lamerding, który wczoraj wygrał brąz ze swojego kubika miejsca generalnej. Szybko to policzę, 6 sekund na latanie. No i proszę Państwa, uszanujmy każdego kolarza docierającego do mety i pomalutku będziemy sterować się tam, gdzie jest te podium, tam, gdzie będą koszulki na najlepszej zwycięstwo. Dokonaliśmy się pięknego polskiego etapowego sukcesu.
No i oczywiście czekam, oczywiście już żebym zakończył. Wyniki muszą być bardzo prości z Rumunii. To jest pierwsza szóstka na mecie dzisiejszego etapu w Nowym Dworze Mazowieckim. Dzisiejszy etap, a zarazem ostatni etap polarskiego wyścigu. Lot około 57 międzynarodowego wyścigu dookoła Mazowsza. No i dzisiaj to hasło szczęśliwego nowego dworu dla Eryka, dla Tania Benecena, a także dla Jarosława Marycza. Dokładnie, dokładnie. Startowaliśmy tutaj z założeniami, że żeby wygrać ten wyścig, nie dopuszczaliśmy innej myśli. Udało się już na tym, po tym pierwszym porannym etapie, żeby zapowiedzieć do głowy na czas. Mieliśmy lidera, tego do Tomasz Kiedyś, później ktoś tutaj trafiła do mnie. Ja zostałem liderem, no i jak widać utrzymałem prowadzenie do końca. Tak, jak najbardziej drużynówka ułożyła to sprawowanie, że to sytuacja wynagrodzona, ale także wczorajszy etap był nie był łatwy. Pomimo, że był krótki, to był bardzo najcięższy. Pomimo, że był ciężki technicznie, był także trochę kostki brukowe na podejście, tak jak to wszystko pojawiło się tam wiele. Efektu zwycięstwa. Dokładnie, dokładnie. Pomimo braku zwycięstwa etapowego, jeśli chodzi o stanie, że sam nie wygrałem jednego etapu, to jednak otrzymałem generalkę i